Cześć moi kochani! Dzisiaj zrobimy sobie coś fajnego, a mianowicie pastę do wybielania zębów z zimnotłoczonego oleju kokosowego, który zaraz będziemy sobie tłoczyć, z węgla aktywnego, który jak zapewne wiecie ma właściwości wybielające i do tego dodamy sobie jeszcze olejek miętowy, który ma właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, znieczulające, działa też przeciwświądowo, chłodzi, koi, łagodzi i na pewno jest też odświeżający. Więc dzisiaj sobie go dodamy. No i zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Zapraszam. Teraz będziemy tłoczyć nasz olej. Słuchajcie, jak te wiórki pachną. To jest po prostu niesamowite. Polecam wiórki soczyście, wiórki kokosowe, naprawdę są bardzo dobrej jakości, przepięknie pachną i dają bardzo dużo oleju. Także zaraz zobaczycie, ja sobie zaraz załączę wytłaczarkę i zobaczymy, ile nam tego oleju wyjdzie. No i później stworzymy sobie tą naszą pastę wybielającą. Zapach jest naprawdę niesamowity. Pachnie tym olejem kokosowym w całym domu. Cudowna sprawa, naprawdę. Tu już widzimy, jak kapie. Nie wiem, czy to widzicie. Właśnie tam się skrapla nasz olej. Jest go coraz więcej. Także niedługo będziemy robić pastę. Jeszcze powiem coś o tych wiórkach kokosowych. Możecie je dodawać do szejków, koktajli, możecie wykorzystać do ciasta kokosanek na przykład. Możecie sobie też zrobić kulki mocy, dodawać do jogurtów, kefirów, do smoothie, no do czego tylko chcecie tak naprawdę. Także nie wyrzucajcie tych wiórków, tylko wykorzystujcie wszystko, co macie, tak? Co daje nam natura. Bo to jest bardzo ważne, żeby jednak żyć w tym duchu zero waste. I moja ukochana wytłaczarka zakończyła już pracę. Jeszcze tutaj zostawię ten pojemniczek, żeby wszystko ładnie skapało. Ten olej się troszeczkę jeszcze wychłodzi. No i będziemy zaraz robić pastę. Tyle wiórek nam tutaj się wytłoczyło. A oleju mamy naprawdę sporo, więc jest to bardzo opłacalne. Olej sobie stygnie, a ja jeszcze Wam powiem taką rzecz, że najczęściej trzeba olej rozpuszczać do produkcji takiej pasty, a tutaj mamy tą zaletę, że olej już jest w wersji płynnej, patrzcie. I mam tutaj 50 ml, wcale nie ma aż takiej dużej ilości wsypywanych wiórek, a macie dużo oleju. Naprawdę, same zalety. Olej kokosowy, jak możemy tutaj sobie zobaczyć, wspomaga utrzymanie, nie wiem, czy to widzicie, no ale jest ten zdrowych zębów i kości. Likwiduje też przykry zapach z ust, działa przeciwgrzybiczo i zapobiega przyrostowi kamienia nazębnego. Dodatkowo ten olejek miętowy, o którym już wcześniej wspominałam, też ma podobne właściwości. Jeszcze Wam powiem taką ciekawostkę, że nasze dziąsła, czy dziąsła, jak to mówicie, mają zdolność wchłaniania tych wszystkich mikroelementów, tych witamin nawet. Także taka pasta to można powiedzieć, że jest nawet prozdrowotna. Olej już mi powoli stygnie do takiej temperatury pokojowej. Także za niedługo zaczynamy. Zobaczcie, jakie to proste. Mamy tylko trzy składniki. Olej kokosowy, zimno tłoczony na świeżo, bez konieczności rozpuszczania go w kąpieli wodnej czy tam w piekarniku. Olejek miętowy dobrej jakości, pamiętajcie o tym. I węgiel aktywny.
który ma właściwości typowo wybielające. I teraz tak. Ja tego nie mierzę, bo to na oku możecie zrobić. Wlewamy sobie ten olej. Nie wszystko możecie zostawić, żebyście potem mogli też dolać. I teraz według preferencji osobistych. Ja tak dodaję 3-4 kropelki, bo on jest bardzo intensywny. 1, 2, 3. Można dodać więcej, można dodać mniej. To już musicie sobie wyczuć. I teraz to wszystko mieszamy, aż to się wszystko nam ładnie połączy. Bo to jest ważne, żeby się wszystko połączyło dobrze. Możecie sobie powąchać jeszcze, jeśli jest za mało, to zawsze możecie dodać sobie tego olejku. Na początku radziłabym raczej mniej tego olejku dodać, żebyście sobie potem mogli to wyczuć, żeby znowu nie było za mocne, tak? No i mieszamy, mieszamy, aż to się nam wszystko ładnie połączy. Tak. I mamy taką piękną, czarną pastę. Ja sobie jeszcze dodam troszkę oleju, dlatego że robię to na prezent do mojej mamy. Bo jak wiecie, we wtorek jest Dzień Matki. Także taki naturalny, oryginalny prezent będzie. Myślę, że będzie fajny. Jest piękna, czarna. Jak myślicie, dodać jeszcze jedną kropelkę tego olejku? Ech, dodamy. Niech ma piękny, świeży oddech moja mamusia. No, ale on ma właśnie bardzo fajne właściwości. Odświeżające, kojące, łagodzące. Przeciwświątowe, tak jak mówiłam. Przeciwzapalne i przeciwbólowe. Czyli jak macie takie dosyć wrażliwe dziąsła, to on pomoże wam troszeczkę załagodzić ten problem. Trochę mi się tutaj chlapło. Mam dzisiaj tylko jedną rękę, bo mojego operatora nie ma. No i składniki już mamy wymieszane. Teraz przelewamy do czystego pojemniczka. Wcześniej był wyparzony. Oczywiście już teraz jest chłodny. I lejemy. Pomóżcie mi trochę, bo ja tutaj nie widzę. O, chyba się zmieści wszystko dobrze. Żeby dobrze skapało, nie marnujemy niczego. Pamiętajcie o tym. No i no praktycznie cały słoik mamy. Czyli można powiedzieć, że moje oko dobrze wymierzyło proporcje. Zobaczcie. O. Dobra, już was nie będę męczyć tym wybieraniem resztek. I teraz zakręcamy. Dobrze jest mieć właśnie pojemniczek z zakrętką po kremie. Czyli znowu wykorzystujemy resztki. Zakręcamy go i do lodówki. On wam pięknie stężeje i będzie właśnie w formie takiej pasty. I pamiętajcie, żeby trzymać naturalne produkty w lodówce. Nabierać sobie bezpośrednio na patyczek, na końcówkę noża, łyżeczki. Dać to na szczoteczkę. Jeśli to jest dla was jeszcze zbyt mało, możecie dodać troszeczkę codziennej pasty, którą stosujecie. Ja już tutaj wcześniej sobie przygotowałam taką pastę dla mnie. Ona, jak widzicie, jest stężała już. A. I popatrzcie, ona naprawdę jest bardzo gęsta. Nie chcę tutaj wkładać palca. O, widzicie? Jest naprawdę bardzo gęsta i ja sobie przed każdym myciem wkładam jakiś patyczek czy nożyk. Nakładam sobie na szczoteczkę, później troszeczkę pasty i tym myję przez 2 minuty zęby. I po tym dwuminutowym szczotkowaniu, jak to się mówi, nabieram wody w usta. Ważne, żeby nie wypluwać tego, żeby tym jeszcze wypłukać. Ale też istotną sprawą jest, żeby ta woda była chłodna albo w temperaturze takiej nie za gorącej, bo wtedy węgiel aktywny w wysokiej temperaturze traci swoje właściwości wybielające. I tym właśnie węglem, pastą i wodą płukamy tak sobie, ile chcecie już, ale to jeszcze pozwoli na dokładne dotarcie tego węgla do wszystkich zakamarków zębowych, których nie jesteście w stanie
Tak jakby wyszczotkować dokładnie. No i tak naprawdę nasza pasta jest skończona. Moja zaraz powędruje do lodówki. O, tak ona się prezentuje, jak już jest schłodzona. No, tak jak normalnie węgiel. Ona jest w takiej, widzicie, pastowatej strukturze. Mam całe palce czarne. No, ale tak to mniej więcej wygląda. Także pozdrawiam. Pamiętajcie, żeby korzystać jak najwięcej z takich naturalnych produktów, bo to jest po prostu kwintesencja naszego zdrowia, tak? To jest ważne. Pozdrawiam Was, kochani, i do następnego odcinka. Dajcie znać, czy Wam się podobał ten przepis i czy go zrobicie.